No i bardzo dobrze spełniał rolę kotka i teraz wyrósł nieco, ale nie tak dużo. No właśnie, jest ze mną jako też ta dusza, ta istota, która łączy mnie z moją przeszłością, z moim nieżyjącym mężem. Dlatego też to stworzenie jest dla mnie takie ważne i takie drogie. Podobne jamniki są najbardziej kocie z psów. Tutaj należałoby popytać właścicieli kotów. Ja piszę w książce o tym, że kotów nie znam. Piszę także, że mój jamnik bardzo często ma sny i śni mu się, że rozmawia z kotem Iwanem Tadeusza Korwickiego. Jestem pewna, że tak jest, bo widzę to po jego twarzy. Ale ja sama kotów nie znam i właśnie poza kotami literackimi, takim jak kot Iwan, tak wspaniale, powielekroć opisywany w prozie Korwickiego, którego i ja, i mój mąż uwielbialiśmy. Znam tylko opowieści kociarzy i tych kociarzy tutaj na sali też jest wielu. O, jęta wyszła. Myślę, że to, co jest ważne w kotach, to jest niezależność. No, znam jeszcze koty z wiersza Szymborskiej, no, prawda? Jamniki też są niezależne. Jamniki są niezależne, jamniki są uparte, ale ciągle, nie wiem czy słusznie, mam wrażenie, że kontakt z psem jest kontaktem bardziej... Właśnie chciałam powiedzieć, że ludzkim. Nie wiem, kto mi tutaj podsuflował. Tak, myślę, że ludzkim, ale proszę zapytać właścicieli kotów, bo tam zapadł.